Witajcie, moi drodzy, rozłożę horoskop na świat, co się wydarzy w lutym 2021, przed czym nas karty przestrzegają. Zapraszam Was do czytań prywatnych, poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. Również u mnie na kanale jest nowa funkcja Wesprzyj, tam również są bonusy dla moich klientów w darmowych wróżbach, także myślę, że warto zerknąć, może akurat komuś się to spodoba. No i zaczynamy, oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż, Bogowie Powietrza, Wody, Ognia i Ziemi połączą się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi podpowie, co czeka świat w lutym 2021 roku. Luty, świat, 2021 rok. Dobrze. No i działamy. Luty 2021, świat. Jaki jest przekaz dla świata na luty? Co się wydarzy w tym miesiącu? Dobrze. I rozkładamy. No to troszeczkę nieciekawe. Dobrze, już tutaj mamy rozłożenie. Wyżej karty, żebyście widzieli. Chociaż ja mówię, karty to są tylko moimi podpowiedziami, a wizję tutaj mam przy łączeniu się wahadłem też. No i odczytanie kart, ale przede wszystkim moja własna wizja z połączenia się energetycznego z Archaniołem. Także to tylko moje podpowiedzi. Dobrze, już Wam mówię, co będzie w świecie. Zacznie się w lutym trochę nieciekawie robić, wiecie. Będzie dużo wchodziło nowych praw za granicą. Te prawa będą dotyczyły, moim zdaniem, obecnej sytuacji, czyli piku, tak, no i tak po swojemu tu mówię i po prostu będzie tak, będą jakieś prawo wejdzie i dużo ludzi się tym prawem takim podłamie. To będzie dotyczyło też i pracy tam. Jeżeli coś nie zrobisz, no to nie damy Ci pieniędzy. No i co? I teraz będzie problem w lutym, bo to się zacznie dziać. Mało tego, będzie ograniczone podróżowanie. No to już się teraz nawet dzieje, tak? A już będzie takie to nagminne. Ci, co nie mają ze sobą tego pozwolenia, no to niestety nie polecą nigdzie. I tutaj dużo ludzi za granicą podejmie się tego mimo wszystko, nie zważając na nic, no bo wyjścia nie, no wyjście takie jest mizerne, tak? I oni tutaj też jakby, no ciągle widzę w lutym tak jakby w Polsce kogoś przytrzymywali, wiecie, i jakby przytrzymywali za granicą. Tych ludzi, moim zdaniem, co podejmą się tego działania, czyli tak jakby ktoś, jakby oni się źle czuli i są pod jakąś ścisłą obserwacją ci ludzie, tak? Ale my nie wiemy, bo to jakby
do końca nie wypływa stamtąd. Jakby te informacje były ograniczane nam. Mało tego, tu jest. Dużo jest pieniędzy związanych. Tak jakby przestawali ci wypłacać pieniądze za twoją pracę, również jakieś zasiłki, bo jak się nie podejmiesz tego tutaj, co wszystko wiemy, co jest obecnie teraz na świecie, jak się nie podejmiesz, to nie dostaniesz pieniędzy za swoją pracę, ani zasiłek, który ci się należy, no i co? I będą ludzie strasznie uwiązani tam. Będą ludzie uwiązani. Będzie ukryte dno tego. I podobnie, no, tak jakby ludzie nie mieli jakiegoś wyjścia, tylko że tym, że pójdą tą drogą, no podejmą się po prostu tego, to niestety dość, że upadną, tak jakby widzę taki no upadek ich, tak? Nawet jeżeli się tego podejmą, to będzie coś z nimi nie tak, z tymi ludźmi. To za jakiś czas wyjdzie, no i tutaj dość, że zdrowie to jeszcze upadek finansowy, mimo tego, że się podejmą tego działania. Tutaj jakby przytrzymywali byli ci ludzie, co się podejmą tego, gdzieś w jakichś pomieszczeniach, w jakichś tutaj wiadomo czym no i tak jakby ich fundusze były przytrzymywane, no tak jakby oni ich nie potrzebowali, bo będą gdzieś w jakimś punkcie, będą na tyle osłabieni, że im to nie będzie już w ogóle przeszkadzać, co się z nimi dzieje, tak, grunt, że gdzieś są umieszczeni, tak jakby ludzi nie kontaktowali, jakby stali w miejscu, tak widzę. Tak jakby dać ich do jakiegoś wielkiego pomieszczenia i stoimy w miejscu i nie wiemy, co się z nami dzieje. Ktoś przytrzymuje nasze pieniądze, robi co chce. W ten sposób to widzę. Jeszcze tutaj tak się zastanawiam. No będą dużo wymyślać, i no nie będzie to ciekawe. Także, no moi drodzy, taki jest przekaz dla świata. No dosyć nieciekawe, mogę powiedzieć. Zastanówcie się, czy to, co robicie, podejmujecie nieraz decyzje pochopne, czy to jest słuszne. No tu są duże straty finansowe i zdrowotne, więc będzie tak luty wyglądał. No przykro mi to mówić, ale taka jest nieciekawa energia, że tak powiem. Życzę Wam tutaj, żebyście mieli w sobie na tyle siły, żeby czasem powiedzieć swoje zdanie. I tutaj trochę zawalczyć o swoje, może i prawa, bym tak powiedziała, bo inaczej będzie źle. Tak jakby takie uwiązanie było. Nikt nic nie robi i dobra jest jak jest, tak? A to nie będzie do niczego dobrego prowadzić, bo czasem trzeba zawalczyć o swoje. I takim przekazem Was zostawiam. Na luty 2021.
Macie czas do przemyślenia jeszcze. Także pozdrawiam Was serdecznie. Życzę dużo siły, walki, do działania, żeby wszystko się jakoś tak zrobiło, żeby może i ten los kart się odwrócił. I tego Wam życzę. Pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia, moi drodzy. Jeszcze chciałam powiedzieć, że tu niektóre osoby za granicą będą tak jakby większy w swoim domu wiązane. Także jeszcze taki przekaz jest. Ale to w Polsce też taki może być. Uważajcie na siebie, moi drodzy. I do usłyszenia.